W Połczynie odbyły się mistrzostwa lekkoatletyczne, których organizatorem był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki gminy Puck, a gospodarzem LZS Iskra Połczyno. Impreza została przeprowadzona w klasach indywidualnych oraz zespołowych. Zawodnicy za zajęcie pierwszego i trzeciego miejsca otrzymywali medale, proporczyki oraz upominki rzeczowe. Zespoły za zajęcie od pierwszego do szóstego miejsca otrzymywały puchary wójta gminy Puck. Miejsca, na gwizdek! Tak, ostrożnie, już drugi dystans. Był mandawic i Jacek Grzyb za nagrodzenie. Był mandawic, wszyscy start. Tak, Dawid za nagrodzenie. Drugim, trzecim miejscu. Znajdujemy się na obiekcie sportowym LCS Iskra Połczyno. Tutaj rozgrywane są mistrzostwa gminy Puck w lekkoatletyce. Nie tylko uczestniczą zawodnicy z terenu gminy Puck, ale również zapraszamy chętnie do udziału w tej imprezie zawodników spoza naszego terenu, czyli praktycznie z całego powiatu. Corocznie taka impreza się tutaj odbywa. Konkurencji rozgrywanych 12, dlatego że nie ma możliwości, żeby wszystkie konkursy się odbywały, ponieważ dysponujemy takimi tutaj warunkami technicznymi. Około 120 jest uczestników dzisiejszej imprezy. Startują wszyscy, którzy mają tylko na to ochotę, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych, bez jakichkolwiek ograniczeń jakościowych. Czekaj, Jacek, czekaj. Mikołaj, podaj komentarz. Mikołaj, podaj, uwaga! A mamy czas, to zrobimy inne sekundy? 17 sekund. Odpocznij! Jeszcze trochę. Najdłuższy dystans wygrał Bulman Dawid z sąsiedniej naszej gminy. Do punktacji zespołowej nie wchodzi w rachubę, ale tutaj fundujemy mu pamiątkowy poboczy medal. Na pierwsze miejsce Bulman Dawid, drugie miejsce Teckę Krzysztof Czelno, trzecie miejsce Czyskę Blażej i czwarte miejsce Mieroszyno Magian Piotr. Jako że Bulman poza konkursem, to klasyfikujemy czwartego też. Ale jaki? Ekscytuję za trzecie miejsce. A. Teckę Krzysztof Czelno i trzecie, dwa drogowe medale, troszkę Blażej i Magdalena Piotr Mieroszyno. Drugie proszę. Trzecie, dwa medale, tak?